Maćku, powiedz mi, jak ocenisz to spotkanie, bo najpierw miałeś okazję obserwować je z trybun, tak widziałeś pierwszą połowę, a w drugiej już sam wystąpiłeś. Na pewno był to typowy mecz walki. Bardzo dużo piłki w powietrzu, bardzo mało piłki na ziemi. Sytuacje stwarzane przez obozy Słowy to większość były po albo dośrodkowaniach, albo po dośrodkowaniach z gry, albo po dośrodkowaniach ze stałych fragmentów. Powiedz mi, czego zabrakło GKS-owi Katowice, żeby odnieść sukces tutaj w Niepołomicach? Dlatego, że wydawało się, że graliśmy podobnie jak w tych wcześniejszych meczach, czyli tym cały czas tym pressingiem na połowie rywala, no a mimo to, to my przegrywamy w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że czego nam brakowało? Przede wszystkim brakło nam gola z jakichś tam sytuacji, które sobie stworzyliśmy. Gdybyśmy strzelili jedną bramkę, wydaje mi się, że byśmy byli w stanie odmienić losy gry, a jakbyśmy strzeli bramkę przed stratą, to myślę, że nie dalibyśmy sobie wydrzeć tego zwycięstwa już do końca. Powiedz mi, jak ty się czułeś wchodząc na boisko na mecz ligowy, na oficjalny mecz ligowy GKS-u Katowice, bo poprawnie, jeśli się mylę, ale to był twój pierwszy mecz po 4 latach. Być może masz rację, w pewnym momencie już przestałem liczyć czas, który był od poprzedniego mojego występu. Mam nadzieję, że kolejny będzie zdecydowanie szybciej niż za 4 lata. Myślę, że okej. Udało się zagrać na zero z tyłu. Może jakoś tam wiele sytuacji nie było, żeby się wykazać, ale no nie zmienia to nic, bo mecz przegrywamy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.